Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy robić omówienie patcha 9.22 z TFT. Jest to patch gigantyczny, bo wchodzi aż 50 nowych postaci oraz kilkanaście klas, tak więc zaczynajmy. Będzie to raczej długi odcinek, postaramy się wymienić, jakie kompozycje mogą być dobre, jakie postacie mogą być dobre oraz jakie zmiany będą w grze i jak będzie zależała strategia od tych zmian, bo mogą być jakieś zmiany, jeżeli chodzi o damage albo coś innego, tak więc to się nazywa patch Rise of the Elements, nowy zestaw drugi TFT, Rise of the Elements się nazywa, był już turniej o 150 tysięcy z tego patcha na PBE. Żywioły powstały, tutaj tego nie będziemy czytać. Odkrycie nowe pola żywiołów. Dobrze, tutaj też naciśniemy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. To są wszystkie żywioły, które będą w TFT, tak więc zaczynajmy. Kryształ, Skarner, Tarik oraz Ashi. Wystawienie wielu bohaterów kryształu zapewnia im maksymalny pułap obrażeń, które mogą przyjąć podczas pojedynczego ataku lub trafienia umiejętnością. Okej, pustynia. Wystawienie wielu bohaterów redukuje pancerz wrogiej drużyny. O, proszę bardzo, to może być bardzo ciekawe, jeżeli gramy na przykład asasynów, bo Kha'Zix będzie asasynem, to możemy dodać kilku pustynnych, żeby Kha'Zix jako nasz główny carry ignorował troszkę armora. Elektryczność, Ornn, Volibear oraz Zed. Zed będzie za 5 golda teraz. Bardzo mocna postać. Volibear będzie miał 3 klasy, tak więc jego też się będzie opłacało grać. Wielu bohaterów elektryczności sprawia, że zadają obrażenia po bliskim wrogom za każdym razem, gdy wprowadzą trafienie krytyczne lub zostaną nimi trafieni. Elektryczność, myślę, że to będzie jeden z lepszych klas tak naprawdę, bo jeżeli mamy dwóch elektrycznych, to będą oni zadawać 60 obrażeń, jeżeli trafią lub dostaną kryta, ale jeżeli mamy trzech, to będą oni zadawać chyba już około 200 albo 250, tak więc myślę, że trzech będzie się opłacało grać i budować itemki na kryta, może jakąś rękawicę złodzieja na Volibeara albo na Zeda, żeby trafienia krytyczne oraz uniki były wyższe, chociaż uniki może nie, raczej ofensywne itemki na trafienie krytyczne, uniki mogą kontrować tego buffa, tak więc lepiej nie. Lodowiec, tutaj wymienione postacie lodowe, wielu bohater lodowca daje szansę, że ich ataki ogłuszą wrogów, czyli tak samo jak było, tak? Piekło, Ignite, z tego co wiem, to będą bardzo mocne postacie, jeżeli się tak nazywają. Z tego co widziałem na PB, to raz gościu zagrał Ignite'a pod Singeda. To po prostu podpala pola pod tymi bohaterami i zabiera procentowe HP. I gościu biegał Singedem, zależy jak tam mówicie. Biegał sobie tym Singedem po całej mapie i wszystkie pola były podpalone. Zabiło to całą moją drużynę. Światło, to jest ciekawe. Myślę, że światło będzie bardzo mocne, jeżeli gramy pod Vayne Curry. 6 lightów sobie złożymy, bo to daje procent, odnawia HP, jeżeli ktoś padnie, oraz daje prędkość ataku. To jeżeli zagramy dwóch rangerów oraz 6 lightów, to wtedy Vayne z Ginzo będzie mogła być bardzo mocnym carry, tak uważam. Stal, Rek'Sai oraz Nocturne, tych dwóch będzie się opłacało też grać. Są to tanie postacie za 2 oraz za 3. Łatwo można ten bonus skompletować. Wystawienie wielu bohaterów sprawia, że spadnie im HP poniżej 50. Stają się niewrażliwi na jakąś tam chwilę. Nocturne pod carry może być bardzo mocną postacią w takim wypadku. Gura, Talia, Qiyana oraz Malphite. Qiyana jest za 3, Talia za 1 chyba. Malphite jest za 4. Może być mocną postacią pod CC. Zapewnia losowemu sojusznikowi ogromną tarczę na początku walki. Faktycznie ta tarcza jest ogromna, jeżeli się nie mylę, to chyba 500 HP. Możliwe, że coś koło tego, tak więc bardzo fajne też defensywna klasa. Oceaniczne regenerują manę. Oceaniczne na pewno będą mocne ze wszystkim, bo dają regenerację manę każdemu w naszej drużynie. Na pewno będą mocni z magami. Trucizna, Kog'Maw, Mundo, Twitch, Singed. Że wynik obrażeń zadanych przez ich ataki oraz umiejętność wrogowie muszą zużywać więcej many. To jest bardzo ciekawe, jeżeli ktoś gra, przypuśćmy, właśnie oceanicznych wraz z magami, to wtedy jeżeli zagramy truciznę, to oni muszą więcej many naładować, żeby użyć spela na ich postaciach karujących. Cień, czyli Shadow prawdopodobnie, Master E tutaj jest, on też kosztuje 5 golda, z tego co wiem to jest mocny carry. Wystawienie wielu bohaterów sprawia, że przez pierwsze kilka sekund walki zadają oni zwiększone obrażenia, to jest ciekawe. Bohaterów cienia jest więcej, wszyscy zadają większe obrażenia
gdy dowolny z nich weźmie udział w zabójstwie. No to jest bardzo ciekawe. Taka kompozycja, która się po prostu rozpędza, jeżeli szybko kogoś zabijemy. Wiatr, Yasuo, Qiyano oraz Janna. Yasuo teraz nie kosztuje 5 golda, tylko 2, tak więc łatwo jest go zebrać. Wystawienie dwóch bohaterów wiatru daje twojej drużynie szansę na unik. Ciekawe. Las, czyli tam chyba Woodland. Wystawienie wielu bohaterów sprawia, że na początku walki jeden z nich tworzy losowego klona. To jest bardzo fajne, jeżeli gramy, jeżeli dałoby się grać jakiegoś Woodlanda pod carry, czyli Niko albo LeBlanc, uważam, że mogą być grane pod carry, to wtedy jeżeli siebie sklonują, to macie dwie takie postacie, włącznie z przedmiotami, tak więc bardzo fajnie to może działać. Klasy teraz. Alchemicy mogą poruszać się przez inne jednostki, czyli Singe może po prostu biegać. Zabójca działa tak samo, czyli Assassini i Lux. Awatar liczy się dwukrotnie do premii za cechy. Berserker. Oni po prostu skaczą na ten, skaczą na najbliższą postać, tak? Zadadzą obrażenia, chyba że to zmienili. Ich ataki zadadzą obrażenia w stożku, czyli tak jak działa Hydra, Mistrz Miecza. Mistrz Miecza tak samo jak Blade Master działał, tu się nic nie zmieniło. Przywoływacz. Wielu przywoływaczek, poziom zdrowia im zwiększa. Oraz wydłuża czas działania przywoływaczy. Czyli jeżeli coś tworzą, jeżeli Ani użyje swojego miśka, to on będzie po prostu dłużej stał. Korzystałem z premii za żywioł i klasę. Nie liczą się jako dodatkowe jednostki. Okej. Okay. Druidzi zwiększają regenerację zdrowia sami sobie. Magowie mają szansę, że rzucą umiejętność kilka razy. Mystic chyba daje odporność na magię. Drapieżnik. Jeżeli spadnie HP poniżej 25%, to zabijają oni od razu. Rangersi działają tak samo jak działali, tylko że teraz można ich złożyć 6. I tak jak mówiłem, Vaincary pod dwóch Rangerów będzie bardzo mocne. Myślę, że to będzie naprawdę grywalne. Można to fajnie sobie skompletować. Strażnicy zwiększają armor. I teraz, czy chcemy przejść do bohaterów i wszystkich tutaj omawiać? Myślę, że ten odcinek będzie zbyt długi, jeżeli miałbym tutaj omówić jeszcze 50 postaci. Na pewno stworzę odcinek, tak jak zrobiłem w ostatnim zestawie, że każdą postać po prostu omówię wraz z umiejętnością oraz z itemkami, jakie można składać na tą postać. A więc postacie jak na razie skipnę, mniej więcej już tam były opisane, jakie postacie w danej klasie będą i przejdźmy do przedmiotów, które mogą być bardzo ważne. Wszystkie itemki raczej będą działać tak samo. Szpatułka po prostu powinna się zmieniać w inne klasy, bo jeżeli nie ma już teraz klas, które były wcześniej, to po prostu muszą być zastąpione. Klasy, jakie możemy zrobić, to jest lodowiec, czyli pod Ash oraz Rangerów można zagrać, czy tam pod Ezreala i Rangerów. Strażnik, Światło, Berserker, Mag, Piekło, Mistrz Miecza, Zabójca. Myślę, że Światło będzie ok. Czyli jest lekka różnica, jeżeli chodzi o szpatułkę, bo w poprzednim patchu można było ze szpatułki złożyć jeszcze Hurricane'a. Tutaj takiej możliwości nie ma. Możemy składać tylko klasy ze szpatułki. I oprócz tego nic się w sumie nie zmienia, tak więc wracajmy. Wracajmy sobie do zmian, które będą w tym patchu. Tutaj jest cały zestaw też. Dobra losowość kontra zła losowość. Tutaj są jeszcze zmiany systemowe chyba. Wyważanie i projekt bohaterów, efekty osłabiające, mocne kontry, słabe kontry. A tutaj nie musimy tego czytać. Przejdźmy sobie do zmian ogólnych, które Riot wprowadza na ten patch, gdzie rankedy są wyłączone, żeby ludzie się ograli w tym patchu, a dopiero za 2 tygodnie będą rankedy. Rozmiar planszy został zwiększony, to jest bardzo ważne, żeby o tym wspomnieć, bo teraz są 4 rzędy, a nie 3. Daje nam to więcej możliwości rozstawiania naszych jednostek po mapie. Obrażenia zadawane graczom zostały troszkę zwiększone na pierwszym levelu oraz... Nie, zostały troszkę zmniejszone na pierwszym levelu, ale zwiększone wraz z late game'em. Tak więc early game znowu nie będzie miał zbyt dużego znaczenia. Przywoływane jednostki same z siebie nie zadają graczom obrażeń, ale liczą się tak, jakby ich przywoływacz wciąż żył. O ile chociaż jeden z nich przeżyje rundę. No, okej. Okay. Szansa na pojawienie się bohatera danej kategorii na 8 poziomie została zmniejszona. O co tutaj chodzi? 2% zostały zabrane z postaci legendarnych, a dodane do postaci za 4 golda. Kiedy już wybierzecie sobie bohatera z karuzeli, wasza mała legenda będzie przenikać przez przeciwników, żeby nie można było pushować przeciwników w inne postacie. Tutaj rankedy, zmiany rankingowe. O czym tutaj jest warto wspomnieć, to o tym, że
Na EUNE będzie można mieć tylko 50 challengerów, tak więc wbicie challengera na EUNE teraz nie będzie aż tak proste, a na innych rejonach po prostu zostało to bardziej zbalansowane. I teraz jest taka zasada, że za zajęcie czwartego miejsca lub wyżej nigdy nie stracicie punktów. Czasami za czwarte miejsce, w skrajnych przypadkach, ja tak miałem kilka razy, można było stracić nawet 13 punktów za czwarte miejsce. To po prostu nie powinno mieć miejsca tak naprawdę, bo top 4 to jest już jakieś tam osiągnięcie w danej grze, a gdy gry są w miarę wyrównane, to osiągnięcie top 4 nie jest wcale takie proste, a traciło się za to 13 LP. Czasami widziałem przypadki, że traciło się jeszcze więcej, tak więc to nie było w ogóle przyjemne. Teraz to usunęli, jak najbardziej fajna zmiana. Liczba kopii danych bohaterów została bardzo zmniejszona. Naprawdę wbijanie postaci na trzeci poziom teraz będzie mega ciężkie i hyperrolowanie pod daną postać będzie też bardzo ciężkie. Z 39 na 29 postaci za 1 golda to jest gigantyczna zmiana i w każdym innym też troszkę zmniejszona, ale za 1 golda to jest największa zmiana, która została wprowadzona. Regeneracja many. Tutaj chodzi o to, że czym większy poziom waszych postaci, czyli jeżeli macie postać na trzech gwiazdkach, które będzie ciężko wbić, to dostaną one troszeczkę więcej many za każdy basic. Dostawanie many przez obrażenia zostało zmniejszone o 15%. Przedmioty zmiany w przepisach. Usunięto przeklęte ostrze. Nie wiem, które to jest. Czy to jest Cursed Blade? Chyba tak. Cursed Blade'a usunęli. Płaszcz oraz łuk, czyli to, co robiło Cursed Blade'a, będzie teraz robiło huragan, i szpatułki zostały pozmieniane, tak jak już wcześniej to opisaliśmy. Talizman światła, no to po prostu itemki, które robią daną klasę. Zmiany w statystykach każdej itemki. Co warto zauważyć, Rabadon został polepszony z 50% na 75%, a Dragon's Claw został zmniejszony z 75% na 50%, tak więc obrażenia magiczne jak najbardziej teraz będą bardzo mocne, bo został zwiększony Rabadon, a Dragon's Claw został zmniejszony, chyba że ktoś gra Mysticów, to wtedy oni też dostają jakieś tam odporności od magii, ale generalnie Rabadona będzie się bardziej opłacało składać. Pogromca Olbrzymów, czyli Giant Slayer, obrażenia zostały zmienione, nie są teraz True Damage'em, są obrażeniami fizycznymi, tak więc ten item po prostu stracił na wartości i to bardzo. GA znowu znerfione, ile razy już można nerfić ten item. Jonowa Iskra została znerfiona, co jest dla mnie bardzo dziwne, bo 125 to już było mało, za 100 będzie po prostu niegrywalne. Prędkość wygiętego łuku została znerfiona, płaszcz negacji został zwiększony, czyli można budować odporność na magię, troszeczkę lepiej to będzie działało. Dodatkowe AD od huraganu zostało znerfione. Rękawica złodzieja, zwiększono średnią wartość przedmiotów na poziomie 8-9, ok. System przedmiotów, minimalnie zmniejszona średnia ilość sztuk złota w nadzwyczajnych oraz w rzadkich kulach. Zmniejszona częstotliwość wypadania szpatułki znowu, czyli teraz będzie szpatułka o wiele bardziej wartościowa z karuzeli znowu. Nieco zmniejszona szansa na wypadnięcie ukończonych przedmiotów, one i tak już rzadko wypadały. Ze smoków poza niesionym przez nie przedmiotem wypadają teraz również dwie zwykłe kule, czyli troszkę golda można dostać, bardzo fajnie. To też teraz będą wypadały kule ze smoka oraz z herolda, czyli w mega late game będzie wypadało więcej przedmiotów. Aktualizacja opisów, tutaj skórki oraz naprawione błędy, ok. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten patch. Bardzo duży patch, wiele się zmieni. Mam nadzieję, że taki opis wam troszeczkę pomoże zobaczyć, co się zmienia. Na pewno będę robił więcej opisów, więcej omówień, co będzie grywalne, co nie będzie grywalne, ale też muszę przed tym troszkę pograć, tak więc widzimy się na TFT, widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba oraz komentarz, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.